Każdy dzień, w którym żyjemy, zawiera w sobie wiele chwil, od tych banalnych po te fatalne. Nasze codzienne czynności, takie jak pójście do supermarketu, mogą wydawać się proste i zwyczajne, ale mogą stać się też częścią znacznie bardziej znaczącej narracji. W tym chaosie, wśród życiowych trudności i nieoczekiwanych zwrotów, spotykamy ludzi, którzy zmieniają nasze postrzeganie świata i nas samych. Każde spotkanie, nawet to najmniej istotne na pierwszy rzut oka, może być początkiem głębokich zmian. Nasze dzisiejsze wideo opowiada o tym, jak zwykłe spotkanie w supermarkecie stało się katalizatorem do odkrycia głęboko ukrytych tajemnic i przywrócenia utraconych kontaktów. W świecie, w którym pieniądze i status społeczny często decydują o tym, jak odnosimy się do siebie nawzajem, zawsze znajduje się jeszcze miejsce na ludzką życzliwość i empatię, które pomogą pokonać wszelkie przeszkody. Historia Izabeli i Benjamina przypomina, że prawdziwa wartość nie tkwi w dobrach materialnych, lecz w otaczających nas ludziach i w naszych działaniach. Każdy z nas ma potencjał, aby być źródłem światła i nadziei dla innych, nawet jeśli sami potrzebujemy pomocy i wsparcia. Oto najgłębsza mądrość życia. Kiedy otwieramy serca na innych, nasze własne życie nabiera nowego znaczenia i sensu. Izabella pchała wózek po supermarkecie, sprawdzając listę zakupów. Wydawało jej się, że zmieści się w budżecie, więc ruszyła do kasy. Ostatnio musiała oszczędzać pieniądze. Nie odmawiała dzieciom słodyczy, choć czasami było to dość trudne. Przy kasie okazało się, że brakuje jej 10 dolarów. Sprzedawczyni zaczęła ją upominać, a za nią utworzyła się kolejka. Izabella próbowała znaleźć pieniądze, lecz bezskutecznie. Kobieta zaczęła ją obrażać, a Izabella na granicy łez zaczęła wybierać, co takiego odłożyć. Nagle starszy mężczyzna z kolejki dał jej brakujące pieniądze. Sprzedawczyni w dalszym ciągu zachowywała się niesympatycznie, ale mężczyzna zachował spokój. Wdzięczna Izabella szybko spakowała zakupy do toreb i obiecała zwrócić pieniądze. Po jej wyjściu mężczyzna podszedł do kasjerki i przedstawił się jako właściciel sieci supermarketów. Zganił ją za niegrzeczność i zażądał, by zachowywała się przyzwoicie. Starsza sprzedawczyni potwierdziła jego słowa i zagroziła kasjerce zwolnieniem. Kobieta była zaskoczona interwencją właściciela, a starsza kasjerka, aby jakoś załagodzić konflikt, zaproponowała mu kawę, ale właściciel sklepu Benjamin odmówił i opuścił supermarket. Na ulicy Benjamin dogonił Izabelę. Pozwól mi pomóc, zasugerował. Dzięki, poradzę sobie, powiedziała dziewczyna, ale mimo to oddała jedną z toreb. Jestem Benjamin, przedstawił się. Izabella, odpowiedziała. Dziękuję, gdyby nie ty, to spaliłabym się tam ze wstydu. Aj, daj spokój, to może przytrafić się każdemu, zapewnił ją Benjamin. Izabella zauważyła, że mężczyzna był chudy i blady, ale ubierał się przyzwoicie. Jestem właścicielem sieci supermarketów, wyjaśnił. Poważnie? Izabella była zaskoczona. Tak, czasami sprawdzam, jak pracują moi podwładni. Na pewno zwrócę ci pieniądze, powiedziała Izabella. Nie ma takiej potrzeby, naprawdę, odparł Benjamin. Kobieta poczuła, że może mu zaufać i opowiedziała o swoim życiu oraz o tym, dlaczego nie miała pieniędzy na zakupy spożywcze. Dorastałam w biednej rodzinie, zaczęła. Moja mama pracowała jako sprzątaczka, a ojciec zmarł w trakcie pracy. Oszczędzaliśmy na wszystkim, ale to wzmocniło mój charakter. Benjamin słuchał uważnie, podtrzymując rozmowę. Wcześniej wyszłam za mąż i urodziłam 4 dzieci, kontynuowała Izabella. Byliśmy szczęśliwi. A dlaczego mówisz o rodzinie w czasie przeszłym? Spytał ostrożnie mężczyzna. Bo mój mąż zmarł, powiedziała cicho i zaczęła opowiadać o swoim mężu. Benjamin zdał sobie sprawę, że w jej życiu było dużo smutku. Cieszył się, że mógł jej pomóc w sklepie i żałował, że nie skonfrontował się od razu z kasjerką. Izabella w dalszym ciągu opowiadała o swym mężu, który chciał wybudować dla nich dom i pracował ciężko, aby spełnić to marzenie. Trwało to 2 miesiące. Izabella dzwoniła do męża niemalże codziennie. Początkowo odbierał natychmiast, ale potem rzadziej. Dużo pracował. Martwiła się o niego.
Nieco później przyszła wiadomość, że Lukas zginął w wypadku samochodowym, wracając do domu po pracy. Jego ciała nie odnaleziono, a z czasem poszukiwania zawieszono. Izabela musiała zakopać pustą trumnę wraz z dobytkiem męża. Włożyła tam nowy garnitur oraz buty. Minął rok, Izabela i dzieci oswoili się ze stratą, choć początkowo dzieci domagały się spotkania z tatą. Izabela opowiedziała to wszystko Benjaminowi, który ze współczuciem zaoferował pomoc w poszukiwaniach. Dziękuję, powiedziała Izabela. Już pomogłeś, chyba nie ma sensu szukać, tyle czasu już minęło. Benjamin podzielił się z kobietą także swoją historią. Jego jedyny syn Dan zginął podczas misji bojowej. Żona zmarła 6 miesięcy po synu. Został sam, czuł się zagubiony. Zaskoczyłeś mnie, powiedziała Izabela. Nie sądziłam, że bogaty człowiek może wysłać syna do wojska. To był jego wybór, odpowiedział Benjamin. Nie przeszkadzało mi to. Izabela zaprosiła go na herbatę, ale Benjamin odmówił, powołując się na zły stan zdrowia i inne problemy. Mężczyzna miał guza i wymagał operacji, ale ciągle to odkładał. Nie powinieneś tego robić. Od razu zauważyłam twoją bladość. Izabela pokręciła głową. Nasza medycyna ma się coraz lepiej, nie ma się czego bać. W każdym razie na pewno nie zrobią ci niczego złego. Prawdopodobnie są prywatne kliniki, gdzie zrobią to świetnie. Tak, ja nie boję się, ale po prostu nie mam czasu, odpowiedział Benjamin, uśmiechając się. Kiedyś innym razem, jeśli czas na to pozwoli. A co z twoim mężem? Spróbuję się czegoś dowiedzieć, dodał. Wymienili się numerami telefonów i pożegnali. Benjamin był chory, ale leczenie opóźniało się ze względów służbowych. Następnego dnia mężczyzna zwrócił się do detektywa Olivera, aby pomógł Izabeli. Wcześniej Oliver jako śledczy udowodnił niewinność Benjamina w sprawie o morderstwo, a teraz biznesmen ponownie chciał skorzystać z jego usług. 40 minut później Benjamin był u Olivera, który przyjął go serdecznie. Przy szklance piwa Benjamin wyjaśnił, że chce odnaleźć zaginionego męża Izabeli, Lukasa. Oliver zgodził się pomóc. Starszy mężczyzna przekazał detektywowi wszystkie posiadane informacje. Lukas jechał autostopem do domu, gdy kierowca przyczepy stracił panowanie nad pojazdem i doszło do wypadku, a auto wpadło do rzeki. Właściciel ciężarówki zmarł, natomiast ciała Lukasa nie odnaleziono. Oliver obiecał zabrać się do pracy za kilka dni, kiedy sfinalizuje obecne zlecenie. Benjamin podziękował mu, mówiąc, że kiedy sprawa będzie zakończona, znowu się spotkają. Izabeli trudno było uwierzyć, że Benjaminowi się uda. Minęło zbyt dużo czasu, a ratownicy od dawna twierdzili, że poszukiwania nie miały sensu. Nie wierzyła w cuda, choć marzyła o tym, aby znowu być z mężem. Minął tydzień, potem kolejny i Izabela przestała czekać. Tymczasem Oliver wykorzystał wszystkie swoje kontakty i wkrótce znalazł potrzebne informacje. Któregoś dnia, w dniu wolnym od pracy, ktoś zapukał do drzwi. W progu stał jej mąż Lukas, chudy, blady, z fioletową blizną na czole. Izabela i dzieci byli jednocześnie zszokowani i szczęśliwi. Benjamin stał za nim i uśmiechał się. Lukas powiedział, że ich ciężarówka wypadła z drogi i wpadła do rzeki. Znaleźli go włóczędzy, którzy wyciągnęli z wody i zabrali do siebie. Lukas przez długi czas był nieprzytomny, ale stopniowo zaczął wracać do zdrowia. Próbował skontaktować się z policją, ale bez dokumentów nie uwierzyli mu. W końcu Oliver go odnalazł i pomógł odzyskać pamięć, a potem wrócić do domu. Benjamin zapłacił za leczenie Lukasa i doprowadził sprawę do pozytywnego końca. W klinice Lukasowi pomogli uporać się z amnezją. Pamiętał już większość wydarzeń ze swego poprzedniego życia i cieszył się, że miał żonę i 4 dzieci. Lukas płakał, kiedy Benjamin go odwiedzał. To wielkie błogosławieństwo mieć rodzinę, powiedział Lukas. Czekają na ciebie, odpowiedział Benjamin. Zaraz będziesz w domu, dodał. Po terapii Lukas otrzymał wypis i szczęśliwy opuścił klinikę. Benjamin zabrał go do siebie, doprowadził do porządku i dał nowe ubrania. Wtedy Lukas wrócił do domu, trochę blady
wyraźnie chudszy. Izabella zaczęła płakać, gdy usłyszała historię męża. Ja już cię pochowałam, przyznała. Bardzo przepraszam. Nie obwiniaj się, nic nie wiedziałaś, uspokoił ją Lukas. Muszę podziękować Benjaminowi za moje poszukiwania. Jesteśmy naprawdę bardzo ci wdzięczni, powiedziała Izabella. Benjamin tak stał się więc członkiem ich rodziny. Zatrudnił Lukasa jako spedytora w swoich sklepach. Lukas był zadowolony z tej pracy i cieszył się, że powrócił do normalnego życia. Benjamin często go odwiedzał i stał się dla nich bardzo bliski. Pewnego dnia jego stan się pogorszył i trafił do szpitala. Izabella i Lukas często go odwiedzali i wspierali. Lekarze zdecydowali się na transfuzję krwi, ale Benjamin miał rzadką grupę. Żaden z jego bliskich nie miał takiej krwi. Pojawiło się pytanie, co robić, bo liczyły się godziny, jeśli nie minuty. I wtedy zupełnie niespodziewanie pojawiła się informacja, że znalazł się jeden dawca. Taką informację przekazała klinika, w której Lukas przeszedł terapię rehabilitacyjną. Benjamin był zdezorientowany, ale wyraził zgodę. Lekarz powiedział mu, że jego krew i krew Lukasa mają podobny genotyp. Bogacz nie wierzył, że coś takiego w ogóle może się wydarzyć. Dlatego po transfuzji nalegał, aby lekarze przeprowadzili badanie DNA. Dzięki wysiłkom lekarzy stan Benjamina z dnia na dzień stawał się coraz lepszy. Nie czuł już zmęczenia i nie dokuczały mu bóle głowy, chociaż do niedawna nękały go migreny. W końcu przyszły wyniki i Benjamin był bardzo zaskoczony, gdy dowiedział się, że Lukas był jego synem. W zasadzie to nie mogło się zdarzyć. Dla niego Dan był jedynym dzieckiem i to jemu całkowicie poświęcił się jako ojciec. Aby rozwiać wątpliwości, Benjamin ponownie zwrócił się do Olivera, który przeprowadził śledztwo. Ustalone przez niego fakty okazały się być szokujące. Benjamin opuścił szpital i wrócił do domu Lukasa i Izabeli. Oni tymczasem już na niego czekali. Nakryli do stołu i zwołali dzieci. Benjamin, patrząc na nich, poprosił o wyjście na korytarz. Mam wam coś ważnego do powiedzenia. Nie udało się ukończyć leczenia? Spytała przerażona Izabella. Nie, wszystko w porządku, powiedział Benjamin. Zdziałali cuda, naprawdę, i postawili mnie na nogi. Ale teraz przyszedłem przekazać wam inne informacje. Tak, słuchamy cię, powiedział Lukas. Bo wygląda na to, że... Jesteś moim synem, Lukas. I wtedy Lukas prawie spadł z krzesła. Jego twarz zrobiła się czerwona, a oczy Izabeli się rozszerzyły. Ale jak to możliwe? Spytał zdziwiony Lukas. Sam na początku w to nie wierzyłem, ale potem utwierdziłem się w przekonaniu, że to prawda, powiedział Benjamin, wręczając Lukasowi dokument z wynikami badań. Przeczytał go bardzo uważnie. A to wiadomość, powiedział. Przepraszam, ale musiałem zrobić test DNA. Gdy znaleźli w tobie dawcę dla mnie, powiedzieli mi, że nasza krew wydaje się być bardzo podobna. Skontaktowałem się z laboratorium w celu potwierdzenia. Ale jak to się mogło stać? Spytała Izabella. Myślę, że wkrótce się dowiemy, powiedział Benjamin. Poprosiłem detektywa o zebranie wszelkich informacji na temat narodzin mojego syna. Kilka godzin później zadzwonił dzwonek do drzwi. To Oliver. Poinformował, że w szpitalu położniczym, w którym leżała żona Benjamina, wybuchł pożar. Biznesmen dowiedział się o tym po powrocie z podróży służbowej. Powiedziano mu, że jego żona nie odniosła żadnych obrażeń i urodziła syna. Przez zaniedbania personelu medycznego podmieniono dzieci. Żona Benjamina zabrała do domu cudzego syna. Więc całe życie spędziłam na wychowywaniu cudzego dziecka? Benjamin był zdumiony. Na to wygląda, powiedział Oliver. Najważniejsze, że uważałeś go za rodzinę, powiedziała Izabella. Ale uświadomienie sobie tego nadal szokuje, odparł Benjamin. Na pewno byłeś dla niego najlepszym ojcem, podsumowała Izabella. Mężczyzna zdał sobie sprawę, że Lukas był jego jedynym synem, o którym w dodatku nic nie wiedział. Wyściskał go, a obaj byli poruszeni.
Izabela zaprosiła wszystkich na świętowanie. Benjamin został na noc i opowiadał historię swoim wnukom. A następnego dnia wyjechali z miasta, gdzie Benjamin miał dom i postawił rodzinną kapliczkę. Czy to na cześć twojej żony i syna? Spytała Izabela. Tak, zbudowałem ją po śmierci syna, odpowiedział Benjamin. Lukas podszedł bliżej kaplicy. Mam nadzieję, że cię więcej już nie stracę, powiedział Benjamin. Tak się nie stanie, tato, powiedział Lukas, mocno ściskając ojca. Izabela stała z boku i przyglądała się tej wzruszającej scenie. Uświadomiła sobie, że ich rodzina odnalazła nie tylko ojca, ale też i dziadka. I w końcu wszystko było w porządku. Los się do nich uśmiechnął po tylu próbach. Minęło kilka lat. Benjamin przekazał zarządzanie firmą Lukasowi, a on całkowicie poświęcił się rodzinie. Wnuki uwielbiały dziadka, który opowiadał im niesamowite historie i zawsze był gotów do pomocy. Izabela również stała się częścią jego życia. Często gromadzili się razem przy stole, omawiając plany na przyszłość i wspominając przeszłość. Któregoś dnia, w słoneczny dzień, wszyscy razem wyjechali za miasto na działkę Benjamina. Ten stary dom, pełen wspomnień, stał się miejscem, w którym odnaleźli spokój i szczęście. Rodzina siedziała w ogrodzie, dzieci się bawiły, a Benjamin opowiadał im historię swej młodości. Wiecie, zaczął pewnego dnia, najważniejszą rzeczą w życiu jest rodzina. Żadne pieniądze nie zastąpią ciepła domu, miłości i wsparcia bliskich. Lukas, słuchając ojca, rozmyślał o swoich marzeniach. Przypomniał sobie, jak chciał zbudować dom dla rodziny i postanowił spełnić to marzenie. Z pomocą Benjamina znalazł odpowiednią lokalizację i rozpoczął budowę. Wszyscy razem pracowali nad tym projektem, wkładając duszę w każdy zakątek nowego domu. Rok później się tam przeprowadzili. Dom ten stał się symbolem ich jedności, miłości i nadziei na przyszłość. Wieczorami siadali razem i wspominali trudne chwile, ale cieszyli się, że los w końcu ich połączył. Benjamin, choć stary, był szczęśliwy, widząc pomyślność swej rodziny. Wiedział, że jego życie nie poszło na marne, że pozostawił po sobie nie tylko odnoszący sukcesy biznes, ale także zżytą i kochającą rodzinę. Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, aby polubić tę historię, zasubskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.